nie można postawić znaku równości pomiędzy patriotyzmem a nacjonalizmem. To są dwa zupełnie przeciwne zjawiska i dwie zupełnie przeciwne postawy. Patriotyzm to miłość. To miłość ojczyzny, to miłość bliźniego, to miłość do rodaków, to miłość do wszystkich tych, którzy właśnie chcą szczęścia ojczyzny. Powodzenia dla tych, którzy tutaj mieszkają. Nacjonalizm to spojrzenie negatywne. To spojrzenie, że nasz kraj jest tylko dla nas. To nieprawda. Nasz kraj jest dla wszystkich tych, którzy chcą żyć uczciwie i którzy chcą go budować. Ja nigdy nie pytam nikogo, kto przychodzi ze mną na spotkanie, skąd pochodzi. Nigdy go nie pytam, skąd jest jego rodzina. Nigdy go nie pytam, czy jest członkiem narodu polskiego, czy jest innej narodowości. Jedyne moje pytanie, które zawsze zawieszam w powietrzu, to jest tak naprawdę pytanie, czy jest lojalnym członkiem naszej wielkiej wspólnoty, polskiej wspólnoty ludzi mieszkających w Rzeczypospolitej. Dla mnie Polak to ten, kto chce pracować dla Polski. Dla mnie Polak to ten, kto chce, żeby Polska była na mapie. Dla mnie Polak to ten, kto chce, żeby Polska była państwem silnym, które potrafi realizować potrzeby jego mieszkańców. To jest dla mnie Polak. A czy jego ojciec był Niemcem, czy był Żydem, czy był Białorusinem, czy był Ukraińcem, czy był Rosjaninem, czy był kimkolwiek, nie ma dla mnie znaczenia. Dla mnie znaczenie ma jego postawa wobec Rzeczypospolitej dzisiaj i tak go oceniam. I dla mnie to jest właśnie podstawowa wartość. I nie ma znaczenia kolor skóry, jaki nosi. Bo nikt tego nie wybiera. To przychodzi. Natomiast liczy się dla mnie jego postawa. W Polsce ludzie doskonale wiedzą, co to znaczy nazizm. Co to znaczy nienawiść i co to znaczy mordowanie ludzi z tego powodu, że pochodzą z takiego, a nie innego narodu. Nie ma w naszym kraju miejsca ani zgody na ksenofobię, nie ma w naszym kraju miejsca na chorobliwy nacjonalizm, nie ma w naszym kraju miejsca na antysemityzm. Taka postawa oznacza wykluczenie z naszego społeczeństwa. Ludzie, którzy tak się zachowują, są wykluczeni. Mają postawę, którą nie da się inaczej nazwać niż jako postawą niegodną. Chcę to z całej mocy w tym miejscu jeszcze raz powtórzyć, choć mówiłem to już, ale widocznie nigdy tych słów za mało. Szanowni Państwo,